od kilku tygodni, a dzisiaj te samochody zaprezentujemy, jesteśmy bogatsi od 7 samochodów. 4 samochody zostały kupione w tym systemie 50 na 50. To są te pieniądze, które samorządy, bo to one włożyły na zakup tych pojazdów w kwocie 50% wartości. Drugie 50% to są pieniądze z komendy głównej. I takie samochody kupiliśmy 4. Są to 4 samochody oznakowane, 3 samochody Kia Ceed i 1 samochód Opel Corsa. To są te samochody, które zostały kupione w systemie 50 na 50. Ale dla tych powiatów, gdzie powiedzmy samorządy były hojne i te pieniążki dołożyły na zakup wspólny tych samochodów, komendant główny bonus ustanowił, czyli te powiaty, które były najbardziej efektywne w pozyskaniu tych środków, dostały jeszcze dodatkowe samochody. My dostaliśmy z tej puli 2 nieoznakowane samochody, to są samochody osobowe Astra i 1 samochód kupiony z Funduszu Ochrony Środowiska. To jest samochód typowo terenowy, to jest samochód Isuzu i ten samochód z uwagi na to, że te warunki terenowe, tak jak stwierdziliśmy na terenie posterunku w Zagrobie, są najtrudniejsze. Ten samochód został tam skierowany. Pozostałe samochody zostały skierowane Kia Ceed do każdego posterunku, czyli do Szczałkowa, do Zagórowa i do Orchowa. Na samochody w ramach posterunku, czyli 2 gmin, składały się 2 samorządy. Solidarnie. Także dzisiaj jest ten czas pokazania i przede wszystkim czas podziękowania. Znamy realia tutaj naszych samorządów. To nie są samorządy zbyt bogate i uchwalając pieniądze dla policji musiały z czegoś zrezygnować. My przekonywaliśmy, że ta inwestycja w poprawę naszego taboru samochodowego poprawi to bezpieczeństwo. My w zeszłym roku średni okres użytkowania naszych pojazdów, które mieliśmy, był 8 lat. My rocznie przejeżdżamy pół miliona kilometrów. Te samochody miały po 300 tysięcy przejechanych. Te samochody wycofaliśmy. Są nowe samochody. Ja myślę, że te samochody, one pozwolą nam jeszcze bardziej efektywnie tę służbę wykonywać. To nie znaczy, że one były najważniejsze, bo nie w samochodzie jest problem poprawy bezpieczeństwa, ale w pracy. Ja pamiętam, to był szczególny rok dla nas. Dostaliśmy 8 samochodów, czyli powtórzyliśmy to po 8 latach. Od tego czasu były sporadyczne zakupy samochodów, też taki Janka do ruchu drogowego, ale tych samochodów nie mieliśmy za dużo od tamtego czasu, 2 albo 3, ja teraz już nie pamiętam, ale naprawdę było niewiele. Te samochody naprawdę, szanowni państwo, były wyeksploatowane. My nie chcemy luksusu, my nie chcemy jakichś tam dodatkowych wyposażeń w skóry czy coś takiego. Ten samochód musi być niezawodny. Czyli jeżeli on jest potrzebny, on zawsze odpali, on zawsze dojedzie tam, gdzie powinien dojechać. A koszty naprawy tych samochodów, bo trudno było ich wycofać z eksploatacji, w jakichś innych nie było zamienników, naprawdę były duże. My w zeszłym roku na naprawę wszystkich naszych radiowozów wydaliśmy 70 tysięcy złotych. Czyli w tym pakiecie 50 na 50 byśmy kupili 2 samochody nowe. Ale no niestety, albo remontować nawet na granicę opłacalności, jeździć. No. Na koniec pytanie, co się stało z tymi wycofanymi pojazdami? Szanowni państwo, te samochody, które już naprawdę się nadawały na szrot, bo one albo były niesprawne, bo one już tam gdzieś czekały na decyzję, czy będą nowe, czy ten, one były wycofane. 2 samochody, pomimo że są, były 8- czy 7, ale nie pomimo to, one były sprawne, techniczne, zostały przekazane do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej.
i one w innych jednostkach będą jeździć. Po inne jednostki te warunki, jeżeli chodzi o tabor, mają jeszcze gorsze niż, mają gorsze samochody niż my. Czyli te samochody, które były sprawne techniczne, one gdzie indziej będą jeździć. A te, co już się nie nadawały, 12-13-letnie, bo samochód, który wycofaliśmy, Zagórowa, Skoda, miał 11 lat. No to już.